Na Robloxie często pojawiają się gry, które zawierają nieodpowiednie rzeczy i takie, które powinny zostać zbanowane. Więc dzisiaj zagramy sobie w kilka takich zbanowanych gierek na Robloxie i każda będzie coraz dziwniejsza. Postaramy się dowiedzieć, dlaczego te gry zostały zbanowane, więc będzie bardzo ciekawie. Oglądajcie ten film do końca, stawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem. Pamiętajcie też, że już bardzo niedługo wratuje na kanał moja piosenka o hejterce. Nie ma żadnego traileru, ja też nie podaję żadnej daty premiery, ponieważ premiera będzie z zaskoczenia, a warto czekać, bo będzie to najlepsza piosenka, jaką zrobiłem, więc subskrybujcie kanał, aby tego nie ominąć, bo już jest bardzo blisko. I przechodzimy do pierwszej zbanowanej gry. Kiedy wpiszemy sobie taką frazę w wyszukiwarkę Robloxa, czyli content deleted, po prostu tak niepoprawnie napisane, ponieważ przez D tutaj, to wyskoczą nam różne takie zbanowane gry, które w ogóle nie powinny istnieć. No teoretycznie one są jako zbanowane, ale jednak da się w nie zagrać, więc jest to takie dziwne. Więc też nie wiem, czego się mogę spodziewać i po prostu będę na bieżąco patrzył na te gierki i będę, co to jest? I będę na żywo, wiecie, reagował jakby. Ej, to ta piosenka, tutaj oni śpiewają, że jesteś, no nie powiem co, bo to jest takie trochę można powiedzieć nieładne słowo. Znaczy nie żadne przekleństwa, nie jest takie po prostu nieładne wyzwisko dosyć. Po prostu każde wyzwisko jest nieładne, więc nie będę tego wymawiał. Ale ogólnie jest to taka bardzo niemiła piosenka, obrażająca mnie. No ale dobra, jesteśmy na tej grze i przede wszystkim widzimy, że jest tu pełno psów. Nie, to są koty. Tutaj powinna być woda, co nie? Ale wygląda to tak, jakby to była lawa albo jakby to była krew. Nie chcę chyba wiedzieć, co to jest. Też widzę, że mamy tutaj różne rzeczy zamienione na fioletowe, czyli drzewa, domki i w ogóle. Tam widzę, że ten domek się też na przykład pali. Tamten też się pali chyba. A nie, tam się nie pali, tam się tylko obok pali. Zobaczmy na ten domek, który się pali, może tam coś ciekawego znajdziemy. Halo, halo, jest tutaj ktoś? Mam nadzieję, że nie, bo lepiej, żeby nikogo nie było w palącym się domku. Nikogo nie ma, chyba tutaj nie ma nic takiego, słuchajcie, więc raczej nic tutaj nie znajdę. Tam dalej też nic raczej nie ma, jedyne co to te kolory są po prostu pozamieniane niektórych rzeczy. Okej, odkryłem, że na tej grze jest pewien jumpscare, dlatego przygotujcie się, będzie taki mini jumpscare. Uwaga, czekajcie, ja sobie wyciszę, żeby mieć, dobra, najmniej jak się da i tutaj ogólnie jest jumpscare, o. A, nie ma dźwięku, okej, okay, więc jest tylko taki straszny obrazek i zostałem wyrzucony z tej gry. Twoje konto zostało zhakowane, o nie, czy naprawdę moje konto zostało zhakowane? Podejrzewam, że nie. Uwaga, wejdźmy na moje konto, nie no, wszystko jest w porządku. Tutaj, słuchajcie, konto jak najbardziej jest bezpieczne. Tam jest tamta gra kłamała, ale ta gra wygląda dosyć poważnie. Konto, znaczy ten, content deleted i że hacker wirus, czyli ta gra ma jakiegoś wirusa, czy coś w tym stylu. Ej, ten króliczek jest z mojej serii wielkanocnej. Być może kojarzycie moją serię wielkanocną, czyli koszmarna wielkanoc. Zobaczcie, to jest ten sam króliczek, gdzie było to zdjęcie właśnie na tej grze. Nie wiem, dlaczego tam jest zdjęcie tego króliczka, tak szczerze mówiąc. Więc dołączamy do tej gry. Zobaczmy, czy ta gra ma jakiegoś wirusa, czy coś w tym stylu. Jeszcze podgłośnie dźwięk, żeby, słuchajcie, wiedzieć, co tam się dzieje. A jest włączony, dobra. O matko jedyna, co się tutaj dzieje? Okej, na pewno jest bardzo dziwny dźwięk. Nie wiem, czy to słyszycie, podgłośnie trochę. Dobra, ten dźwięk już zniknął. Nie ma już tego dźwięku nagle, więc nie usłyszycie go raczej. Chyba że wcześniej słyszeliście. Dobra, na tej grze mamy bardzo dużo dziwnych rzeczy. Teraz możecie słyszeć ten dźwięk. Ogólnie jest to po prostu takie mega dziwne. Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim mamy hakera jakiegoś. Mamy jakieś dziwne postacie. Tutaj jakiegoś człowieka leżącego. Okej, to jest aż takie, że tego wam brak się nie będę pokazywał, bo to aż muszę zamazać. Więc to macie zamazane, ale możecie się domyślać, co tutaj jest. No, nie będę wam tego pokazywał, bo to jest naprawdę... Ogólnie ta gra jest bardzo dziwna. Ma naprawdę mega dziwne rzeczy. Tutaj jest jakiś haker, można powiedzieć. Tutaj... Nie wiem. O Jezu, jaka straszna twarz w ogóle. On się tak jakby przytula... Przytulał z tym gościem i ten gość mnie chyba zabił. Nie wiem, bardzo dziwna gra, ma też bardzo dziwny dźwięk, taki mroczny. Tutaj mamy hakera, który zapomniał chyba ze sobą swojego stroju. Dziwne. To wszystko wokół wygląda tak, jakby to było po prostu jakieś jedno wielkie piekło, można powiedzieć. Bardzo dziwne. Tutaj też mamy jakiś telewizorek, który się glitchuje i jest tu jakaś straszna twarz przez chwilę. No nie wiem, bardzo dziwna gra, ma takie mega, nie wiem, takie niepokojące rzeczy. Tutaj też jakiś taki haker dziwny, no nie wiem, po prostu wydaje mi się, że ludzie zgłaszali tą grę, że ona ma jakiegoś wirusa czy coś takiego, bo tak było napisane na tej grze, że ona ma wirusa i przez to ona została zbanowana. No ale nie wiem, nie jestem pewien, bo tak naprawdę to tutaj nie ma za bardzo dlaczego zbanować tej gry. Jedyny powód to może być taki, że po prostu ludzie to zgłaszali, co nie? Wszedłem teraz na konto tego gościa i to w ogóle jest bardzo niepokojące, te jego konto, ponieważ on ma w nazwie 666, czyli te, wiecie, demoniczne liczby i w ogóle. Jego skin jest w ogóle, nie wiem, niewidoczny, więc to też jest dziwne. Tu ma jakąś dziwną czcionką coś tam napisane. Tutaj jeden jego gra to jest właśnie taka dziwna, więc nie wiadomo, o co chodzi. Ogólnie bardzo dziwny koleś. Kolejna gra, która się po prostu nazywa, że content deleted, czyli że usunięte i tak dalej, więc zobaczymy, co będzie tutaj.
Wow, o matko, jaki dźwięk. Co się tutaj dzieje? Ta gra jest cała tak jakby zhakowana. Nie, ten dźwięk mi bardzo przeszkadza, muszę wyciszyć to. Dobra, to my tutaj mamy? Bardzo ciekawa gra. Tak jakby my na pewno jesteśmy bardzo zhakowani. Mam też bardzo przerażającą twarz w sumie. Jestem jakimś zhakowanym noobkiem, można powiedzieć. Niebo na tej grze to jest... No taki ekran po prostu, taki ekran, taka wiadomość wam się wywala na komputer, jeżeli macie jakiś taki, wiecie, duży problem z komputerem. Jeżeli coś jest mega nie tak z waszym komputerem, to wtedy właśnie taki ekran wam wywala, że coś jest nie tak po prostu. I często wtedy musicie na przykład komputer resetować czy coś w tym stylu. No ogólnie takie info to jest, że ta gra po prostu jest taka zhakowana czy coś w tym stylu. Wszystko jest z tą teksturką, jakieś dziwne domki, zhakowane telewizory. Bardzo dziwna ogólnie gra, jakieś też tutaj dziwne dźwięki są w niej. A tutaj zauważyłem coś ciekawego, tutaj mam jakiegoś gościa, który jest, o Jezu, cały się rozleciał w ogóle, jakiś bardzo dziwny gość, i on coś do nas pisze: help me, pomóż mi. On prosi, żebyśmy mu pomogli, ale nie wiem za bardzo w jaki sposób i co w ogóle mam zrobić, tak szczerze mówiąc. Chyba już nic więcej takiego nie ma na tej grze, ewentualnie coś w tych domkach może będzie więcej. O, tutaj jeszcze coś jest, tutaj jest jakiś kolejny gość, zobaczmy. Okej, on też prosi o pomoc, wszyscy tutaj proszą o pomoc. No, wygląda to tak jakby po prostu ta gra była zhakowana, można powiedzieć. Ludziom pewnie zgłaszali, bo się bali, że oni też zostali zhakowani przez tą grę czy coś w tym stylu. Tak się nie widzę innego powodu, dla którego mogłaby ona zostać zbanowana. Okej, dołączamy na kolejną grę, która się nazywa, że jest po prostu usunięta, i zobaczymy, co tu będzie. A dobra, wiem, bo muszę też opowiedzieć historię związaną z tą grą, ponieważ zobaczcie, co my tutaj mamy. Takie bloki, które tak jakby cały czas się pojawiają, co nie? I im dłużej będziemy na tej grze, to tym więcej będzie tych bloków. Te bloki mają na celu to, żeby po prostu zlagować nasz komputer. I ja przed chwilą dołączyłem do tej gry i znaczy inaczej, dołączyłem do gry, miałem nagrywać, ale odszedłem na chwilę od komputera i wróciłem po jakichś 5 minut. Tak, i zobaczyłem, że tutaj jest mnóstwo bloków, a mój komputer po prostu mega laguje, co nie? Więc chodzi tutaj o to, że po prostu jeżeli ktoś zostanie w tej grze na dłuższą chwilę, to jego komputer zacznie mega lagować i po prostu się zawiesi i będzie do wyrzucenia. O to chodzi w tej grze, o to chodzi z tym wirusem i tak dalej, i tak dalej. Mi w sumie jeszcze nie laguje, ale to kwestia czasu. Ja bym tak pewnie z 2 minuty poczekał, to zaraz znowu zacznie lagować pewnie. Tak więc tak to właśnie wygląda. No, bardzo dziwna też gra. W sumie to dobrze, że została zbanowana, bo jakby ktoś sobie dołączył do tej gry, to mógłby stracić komputer, podejrzewam, przez to, bo naprawdę można tutaj niezłe lagi wywołać czymś takim. Dobra, dołączamy na kolejną grę, ona się znowu nazywa, że jest po prostu usunięta, więc zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Aha, dobra, wiem o co tutaj chodzi. Gra została usunięta z data model, error code 291. Error code 291 oznacza ogólnie tyle, że wasze konto zostało usunięte. Ale nie, że usunięte totalnie z Robloxa, tylko po prostu usunięte z tej gry, tak jakby. No ciężko to powiedzieć ogólnie. Jeżeli nie robicie gier na Robloxie, to ciężko to zrozumieć. Po prostu twórca tej gry zrobił coś takiego, że po dołączeniu do niej usuwa wam od razu konto w tej grze. W sensie, że nie możecie grać w nią i tak dalej. Więc w tej grze po prostu chodzi o to, że straszy ona graczy, że ich konto zostało usunięte przez error code 291. Ale to nie jest, że konto jest usunięte na Robloxie totalnie, tylko po prostu w tej grze. Ja bym dał reconnect, żeby mnie dołączyło znowu, to pewnie by mi wywaliło ten sam błąd czy coś takiego. No właśnie, i znowu mi wywaliło ten sam błąd. Więc po prostu nie możemy dołączyć do tej gry, bo automatycznie się nam usuwa konto. Ale tak jak widzicie, znowu z moim kontem jest wszystko w porządeczku. Tutaj oczywiście jest ono bezpieczne. Tamta gra nic z moim kontem nie zrobiła jako kontem na Robloxie. Kolejna gra to już nie jest, że content deleted, tylko account deleted, czyli że konto usunięte. W opisie tej gry mamy, że nie graj w tą grę, albo twoje konto zostanie usunięte. Nie dołączaj do tej gry, niech ona zostanie usunięta, coś takiego. To nie jest roleplay, nigdy tutaj nie dołączaj. Jeśli dołączysz, popłaczysz się. Więc ogólnie mamy 4 ostrzeżenia, żeby nie dołączać do tej gry, ponieważ usunie nam to konto. Ja już kiedyś chyba sprawdzałem takie gry, które usuwały konta i okazało się, że żadna po prostu nie usuwała nam konta. Nie klikaj albo usuniemy konto, coś takiego. Dobra, klikamy. Okej, i mamy informację, że nasze konto zostało usunięte, ale to jest po prostu obrazek, więc mamy konto usunięte, że coś tam, że jakieś exploity, czyli hakowanie, cheatowanie i tak dalej, i że możemy się wylogować, nasze konto zostało usunięte na stałe. Tylko tutaj jest w ogóle jeszcze data napisana 2020, a mamy 2024 rok, więc to jest w ogóle jeszcze nieaktualne. I ogólnie ma to na celu przestraszenie po prostu graczy, żeby oni myśleli, że naprawdę im konto usunęli. Ale to wygląda tak, że tak kiczowato, że nie wiem, kto by się na to nabrał. Możemy się też wylogować, ale to nie działa, więc bardzo, bardzo słaba gra. Ta gra usunie twoje konto. Zobaczmy sobie jeszcze na taką grę, bo na przykład... A, dobra, chyba sprawdzałem tą grę z tego, co widzę. Tak, dobra, sprawdzałem tą grę. W tej grze jest taki przekoszmarny jumpscare po prostu. On będzie mniej więcej w tym miejscu gdzieś chyba, z tego co pamiętam. No właśnie. I tutaj był straszny dźwięk, dlatego wyciszyłem. Ale sprawdzaliśmy już tą grę kiedyś na odcinku. Jeżeli mnie oglądacie od jakichś 3 miesięcy tak minimum, to pewnie kojarzycie tą gierkę.
Ogólnie ona konta nie usuwa, tylko jest dosyć straszna i ma jakieś takie dziwne tutaj rzeczy w sobie. O, i wszędzie są po prostu jumpscary, tutaj też, więc jak widzicie, dziwne bardzo. Kiedy szukałem tych gier, które były zbanowane, wiecie, po tych nazwach, to wyskoczyła mi jeszcze taka gierka. Ona prawdopodobnie, w sensie ona nie jest zbanowana, ale jest naprawdę bardzo mroczna, zobaczcie. Ma naprawdę bardzo mroczny klimat i tak chciałem wam tylko pokazać, że w sumie fajna gierka, taka mroczna i pasuje do naszego odcinka. No dobra, może kiedyś nagramy odcinek, że testuję najbardziej realistyczne gry na Robloxie, ale to już nie teraz. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, suba, dzwonki i pamiętajcie, że już niedługo na moim kanale wlatuje moja druga piosenka, czyli piosenka o hejterce. I to będzie naprawdę najlepsza piosenka, jaką zrobiłem do tej pory. Dużo lepsza od tej mojej pierwszej, więc koniecznie subskrybujcie, żeby nic nie ominąć. I wpadajcie na ercio.pl, ponieważ jeszcze są ostatnie promocje, więc naprawdę bardzo warto, pierwszy link w opisie, pa pa!